Panie redaktorze, my teraz kończymy ustalenie, jeżeli chodzi o kandydatów paktu senackiego. To będą wspólni kandydaci czterech największych partii opozycyjnych i ruchów samorządowych. Podamy te 100 nazwisk, jak one będą ustalone. Żadne ogłoszenia dzisiaj, kto kandyduje czy nie kandyduje, nie mają tej pieczęci paktu senackiego, a więc nie mają pieczęci też Koalicji Obywatelskiej. Czy wyobraża pan sobie Romana Giertycha jako przedstawiciela paktu senackiego? Wie pan, ja sobie wielu polityków aktywnych, walczących z PiS-em wyobrażam na listach paktu senackiego, ale nie będę dzisiaj spekulował o jakimkolwiek nazwisku, bo to wszystko przed nami. Bo lewica...